15 детей. Очень много. Да, 300 тысяч занимающихся всего по всей стране. Что ты думаешь о теме молодежи, которая здесь играла о том конкурсе? Мне очень понравились эти соревнования, очень нравится этот зал и вообще нравится, как польское правительство относится к тому, что к детям, потому что они строят такие прекрасные залы, значит, они думают о будущем. Та техника, которую детки здесь демонстрировали из разных стран, она прекрасная, потому что если ребенок чем-то занимается, значит, из него вырастет настоящий человек. И очень важно то, что они дружат между собой. Все люди должны дружить, должен быть мир, это нормально. Что ты хочешь сказать этой молодежи? Молодежи я хочу пожелать самое главное, чтобы они верили в Бога. Если они будут верить в Бога, они никогда не будут убивать. Я хочу, чтобы нашей молодежи было побольше любви, чтобы этой любовью они могли обогреть людей, с которыми они живут рядом, чтобы было много улыбок, и тогда много будет счастья. Mistrzostwa Europy Federacji IBF przebiegały więc w cieniu wielkich autorytetów, które zaszczyciły swym przybyciem zawody w Wojszowach. Ważne jest dla dzieci i programu Dzieci Przeciw Przemocy, aby dać przykład zainteresowania się ich rozwojem, radością współzawodnictwa, partnerstwa i przyjaźnią. Aby rządowe programy były jednym z czynników, które będą odciągać dzieci i młodzież od społecznej obojętności, niebycia ofiarą przemocy i niebrania udziału w czynach zabronionych prawem i etyką. To zadania dla wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość polskich dzieci. Firma Magro Salon Audi w Rybniku doceniła osobę doktora Kondratowicza, jego zasługi dla kraju oraz rolę społeczną, jaką spełnia dla polskich dzieci i młodzieży, która poprzez jiu-jitsu kultywuje najwyższe wartości życia i użyczyła najnowszy model Audi Q7 dla bezpiecznej i wygodnej podróży z Warszawy na Śląsk. Doktor Kondratowicz, wbrew naszej wcześniejszej wiedzy, bardzo lubi jeździć samochodem, choć go nigdy nie posiadał i był bardzo zadowolony z tego gestu. Po wizycie w Bojszowach mistrz pojechał na spotkanie z mediami, przedstawicielami policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych w Rybniku. Proszę bardzo,
zorganizowanie tego spotkania, za wysiłek, trud, który wniósł w zorganizowanie tego na pewno i świetnie wszystko wypadło, bardzo ładnie. Długo trwało przygotowanie do tego, żeby dociągnąć mistrza? Tak, mistrz był dzisiaj na zaproszenie organizacji międzynarodowej IBF International na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Wojszowach, Niemiec, Republiki Czeskiej. Było bardzo dobrze, nie mogliśmy wyjechać stamtąd. Taki aplauz, tyle, że setki ludzi darzą doktora Kałakowicza wielkim autorytetem. Jest częścią historii polskiej sztuki barwnej. Spodziewałeś się na takiego ciepłego, gorącego przyjęcia? Nie, spodziewałem się, że to się widział, to spodziewałem się. Bardzo miło, no, przyjęcie niesamowite. Zaskoczony byłem. I pan Jasiewicz przyjęty tym, to jest jego pasja, tak jak i moja, wielu lat. Także no, ja myślę, że ten entuzjazm, który on tutaj wykazał, to to wynika z tej właśnie pasji. Szesnastoletnia judoczka Polonii Ryb. To nie to inna sztuka walki, ale to także... No, mogę coś dodać, że w historii swojej pan dr Kondratowicz był współzałożycielem kiedyś Polskiego Związku Judo. Wspólnie z panem Janem Kochanowskim, też postacią bardzo historyczną, jeśli chodzi o tworzenie i odpowiedzianie judo w Polsce. Miał... Dziękuję rodzicom, że wysyłają dzieci. To odpowiedzialna odpowiedzialność, prawda, swoją i mistrzów, którym ufają. No, ja uważam, że to jest duża sprawa, jeśli chodzi o sprawność fizyczną. Pewne są umiejętności samoobronne dzieci, no bo wiemy, że w szkołach takie różne zaczepki są, prawda? Szanowni Państwo, serdecznie witam. Witam w Rybniku zacnego gościa. Pan doktor, pułkownik Krzysztof Kondratowicz, 11 dan, posiadacz w tej chwili najwyższego stopnia na świecie. Jak wiemy z historii, ten stopień pośmiertnie otrzymał Jigiro Kano, twórca judo w Japonii. W tej chwili organizacje w Polsce, w Europie, jak również i w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach, potwierdzają ten wysoki stopień, który otrzymał dr Kondratowicz za rozpowszechnianie szlachetnej dla niego sztuki samoobrony jiu-jitsu nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tym bardziej jest to dla nas bardzo ważne, że to w tej całej historii świata nie dzieje się w Japonii, nie dzieje się w krajach Dalekiego Wschodu, ale dzieje się właśnie w Polsce i my jesteśmy świadkami tego wydarzenia. Dzisiaj dr Kondratowicz był na zaproszenie międzynarodowej organizacji IBF International, siedzibą w Niemczech, która skupia prawie 28 państw i odbyły się na Śląsku Mistrzostwa Europy tej organizacji, gdzie mistrz był gościem. Mieliśmy okazję spotkać się nie tylko z mistrzami w różnych spotkaniach, ale specjalne z okazji tej imprezy z doradcą ministra sportu Rzeczypospolitej Polskiej, panośnie formy, którą propaguje pan dr Kondratowicz do wychowania i kształtowania dzieci i młodzieży. Był poruszany bardzo ważny problem obojętności, problem narkotyków, problem bycia ofiarą przemocy, jak również brania udziału przez dzieci i młodzież w czynach zabronionych prawem i etyką. I jednogłośnie, jak i strona państwowa, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele rządu, jak również organizacje samorządowe, organizacje pozarządowe stwierdzają, że my, mistrzowie, powinniśmy również w naszej działalności nie tylko typowo sportowej czy kreacyjnej, ale również i wychowawczej, powinniśmy zwrócić uwagę na ten problem, jaki w tej chwili istnieje w społeczeństwie. Powiedzieć, że ja opracowałem nie tylko system gorszy, czyli samoobrony, sztuki samoobrony, bo ja głównie
nigdy się nie skupiałem, żeby uczyć ataku, prawda? To jest bez mojego jakiegoś przekonania, ale opracowałem system tak zwany keisatsu jitsu, czyli sztuka policyjna. Keisatsu to jest policja. I jitsu, czyli sztuka wojenna dla wojska. No i te moje autorskie programy potem były wykorzystywane przez różne formacje szkoleniowe. Ale jeśli chodzi o mistrza, którego, no to wielu właśnie mistrzów dobrych spotykałem i trudno to jakieś innego wyróżniać. No ale powiem, że tak. A jak wyglądają takie spotkania mistrzów, jak się spotka mistrz z mistrzem światowej sławy? Często właśnie się spotykamy. Taka przyjazna atmosfera zawsze jest. Jakiś wspólny język, prawda, bo wspólne cele, prawda, które służą społeczeństwu, no i nam też są bardzo odpowiednie. Może tutaj powiem, jak kiedyś byłem chyba 2 lata temu w Niemczech, to miałem kontakt, wizytowałem szkołę, zaproszono mnie takich niepełnosprawnych, rehabilitacja odbyła się tam niepełnosprawnych. No i tak siedziałem w podobnym ubraniu jak tutaj, młodzież się przeglądała. Tam są klasy takie w tej szkole 8-7-osobowe, prawda, bo tam indywidualne szkolenie jest. I jak wyszedłem, to powiedzieli, czy ten pan to jest Chrystus, co to był? A potem już siądzie. Pan to jedno ręko przyczyny, no a ja ten tutaj nie bardzo lubię. To innego. Ona się cieszy. Jaka rumna? Jesteś gwiazdeczką. Podziękuj mistrzowi, ukłoń się ładnie, ukłoń się. Będziesz ćwiczyć do piwaki, tak? To powiedziała, prawda? Będzie ćwiczyć. Trzymamy cię za słowo, ja będzie ćwiczyć. Julia będzie ćwiczyć. Na koniec dr Pendratowicz chętnie podpisywał swoje książki wydane w Polsce, a język 21, oraz dawał autografy dla zaproszonych gości. Serdecznie podziękować wszystkim tutaj za honorowanie mnie taką galerią dyplomów z okazji wielu lat, około 70 lat uprawiania jiu-jitsu. Serdecznie dziękuję. Zajdę. Jeszcze raz.
Magro International to dynamicznie rozwijająca się firma branży samochodowej w regionie śląskim. Jej atutem jest kompleksowa obsługa klienta w doradztwie, sprzedaży i serwisie samochodów Audi i Volkswagen. Jest wiodącym dealerem tej marki samochodów w Polsce. Oprócz profesjonalnego biznesu firma Magro pomaga organizacjom pozarządowym, w tym w programie Dzieci Przeciw Przemocy. Magro, Rybnik, ulica Brzezińska 47. Thank you.